Nie dojechaliśmy. Jest główna atrakcja, czyli Sky Bridge. Dzień dobry, witam was serdecznie. Znajdujemy się na tropikalnej wyspie Lang Kawi w Malezji. Jest to wyspa, która jest przy granicy z Tajlandią, południowej granicy. I dziś zapraszam was na film, w którym wybierzemy się na wycieczkę kolejką linową na górę Mat Chichang, która znajduje się właśnie na tej wyspie. Podróż kolejką trwa około 15 minut i widok ma być majestatyczny. Także zapraszam, idziemy na kolejkę. Słuchajcie, po drodze do stacji kolejki spotykacie mnóstwo małp, które sobie tutaj buszują przy skuterach. Jest ich tu po prostu... Jest ich tu po prostu mnóstwo. Co one tam się... Ona rozwala, ona zobacz, ona chce się tam do czegoś dostać. Wszystko, wszystko biorą. Nie ma przebacz. Małpy to jednak są małpy. A my idziemy na stację kolejki. Słuchajcie, tu przed samym wejściem na kolejkę to jest całe miasteczko. Takie turystyczne. My jesteśmy przed sezonem, kończy się pora deszczowa, ale dlatego nie ma tu dużo ludzi, ale ja sobie nie wyobrażam, że tu się musi dać w szczycie sezonu. A kolejka jedzie tam, na tą górę. Idziemy zaraz zobaczyć, ile kosztują bilety. Z Czesiem będziemy jechać. Kupiliśmy bilety pod samym wejściem do kolejki. 85 ringgitów za osobę dorosłą, 65 ringgitów za dziecko od 3 do 12 lat. To możecie przeliczać mniej więcej 1 do 1, czyli troszkę mniej. No. 60 zł za dorosłego, sorry, 80 zł za dorosłego, 60 zł za dziecko. Idziemy już na kolejkę. Słuchajcie, mieliśmy jeszcze Siurkiem puszkę takiego picia, sobie kupiliśmy i nam nie pozwolili z nią wejść. Więc wypijamy i dopiero będziemy szli. Jeszcze się dostaje takie opaski. Trzeba je sobie tu właśnie założyć. I z nimi się wchodzi. Tu zobaczcie, jest napisane, czego nie można. Jedzenia, picia, dronów, alkoholu, no jakiś tam akt wandalizmu, zwierząt i broni. Idziemy. Kolejki jeżdżą. My idziemy na stację. Widzicie, chętnych za bardzo nie ma. Tu idziemy. Idziemy. O, jaka klima. Cześć, ojcze. Ok, thank you. A, no, thank you. Chcieli nam zdjęcie zrobić, jak to przeważnie na takich kolejkach jest, ale my nie chcemy, musimy sobie przejść labiryntem. Dobra, po 2 minutach w labiryncie udało nam się dojść do stacji. No i trochę ludzi jednak tu już czeka, także i my czekamy na wejście. Będziemy jechać zieloną kolejką, gondolką numer 29. Zaraz wsiadamy, będziemy ruszać. I ruszamy. To już taka nasza tradycja, jazda kolejkami, także z Czesiurkiem bardzo to lubimy. I 15 minut przed nami, do góry, później jeszcze zakręt tam w lewo, także troszkę będziemy jechać, ale widok ma być podobno rewelacyjny. Piękny wodospad nam się ukazał podczas drogi. No, ale widok w tą stronę też naprawdę rewelacyjny. Jak się jedzie, Czesiurek? Super. Ale dłużej będzie, 15 minut. Za nami ten wodospad? Tak, 15 minut jeszcze jedziemy, jedziemy. Już tak wysoko jesteśmy teraz nad drzewami i tak dalej, jest dać spokój. Jeszcze dużo przed nami. Widoki coraz lepsze, im wyżej jesteśmy. Niesamowite. Słuchajcie, to jest taka środkowa stacja z punktem widokowym. I na górze kto tu oczywiście jest? Małpiszony. Także idziemy na punkt widokowy, a później jeszcze będziemy jechać tam dalej, gdzie jest ten most, który widzicie za mną. Także teraz wam pokażę tu widok. Sami zobaczcie na ten widok. Wow.
Warto było. Rewelacja. Ostatnio chyba taki widok właśnie, jak na Teneryfie wjechaliśmy na wulkan z Czesiulkiem, to coś podobnego. Mimo, że tam było dużo, 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 dużo wyżej. Z 5 razy wyżej niż tu. I zaraz pojedziemy tam dalej jeszcze kolejką. Tam jest ten most. I chyba na niego pójdziemy. Jak, Czesiule, ci się podoba? Fajnie. Fajnie? Wow. Poglądaliśmy widoki na tej środkowej stacji. Czekamy w małej kolejce, żeby udać się na górną stację, która znajduje się tam. Także pewnie z 3 minutki i pojedziemy. Ale kolory wody. Widzicie to? A most z kolejki wygląda tak. Trochę ludzi. Widoki też, naprawdę. No dobra, jeżeli chodzi o bilety jeszcze na ten most, to tak. 6 za dorosłego, 4 za dziecko, jeżeli sobie tam pójdziecie. 10 minut, jakieś 324 schodki. Albo jest taka jeszcze kolejka, która może was tam zwieść. 16 za dorosłego, 11 za dziecko. My wybieramy kolejkę. Czesiulek tak zarządził. Także kupujemy sobie bilety. 27 ringgitów, czyli pewnie jakieś około 23-24 zł. I zjeżdża się właśnie taką ciuchcią, zobaczcie. Czekamy sobie w kolejce. Zjedziemy sobie nią. Tata, oni jadą tą kolejką. O, a rzeczywiście. Niektórzy właśnie pojechali taką otwartą gondolką. A nikt nie mógł jechać. Na górze wygląda stacja tak. No i cóż, teraz już będziemy na dole, na moście. Spodziewam się tam naprawdę cudownego widoku, także już nie mogę się doczekać. Kolejka kolejką i dojechaliśmy. Jest główna atrakcja, czyli Sky Bridge. No, widok, powiem szczerze, rzeczywiście robi robotę. Jest elegancko. Okay, camera's mine. Okay, ready? 1, 2, 3, please start. Pięknie. Powiem wam szczerze, mój lęk wysokości trochę działa już. Walczę z nim ostatnio intensywnie, gdzie nie jeździmy, ale tu trochę działa jednak. Tu jest o wiele, wiele wyżej niż ta ustawka, prawda? O wiele wyżej. Tam jakieś wyspy, wiesz co? Jedna z tych wysp to może być ta, do którą popłyniemy niedługo, wiesz? Ciekawe, czy to nie Tajlandia już. Możliwe, właśnie to Kolipe gdzieś tam jest. Sprawdziłem, kochani, na mapie i rzeczywiście tam jest Kolipe. Czyli tam będziemy niebawem. Dokładnie, super, że to widać od razu stąd. Jak tam Czesiulek na moście? Na boso trzeba wchodzić i patrzcie, bo to jest taka... Że widać w dół, widzicie? Ale trzeba na boso. O. Doszliśmy do końca mostu. Tu jest trochę informacji. Budowa kwiecień 2021. Rozpoczęcie. Otwarte 1 listopada 2022. Czyli zaraz będzie rocznica jutro. 21. 42 na świecie. 950 metrów. Jeszcze już sami możecie dostać. 15 minut, tak, jechaliśmy około tylu. Naprawdę robi wrażenie. Powiem szczerze, warto było. Z mojej perspektywy. Naprawdę. Tu macie właśnie jeszcze konkretne i tu zdjęcia z budowy. No, wtedy tak było, jak jeździli, najpierw tak budowali, pewnie po każdym przęśle i tam mogli jeździć. Helikopterem nawet, zobacz, coś tu transportowali. Widzisz? Aha. Jak to budowali. Są pokazane jakieś ptaszki, orchidee. I zobaczcie, tu jest coś śmiesznego. Zobaczcie, jak to wygląda. A co śmiesznego? Jakiś kwiatek śmieszny.
Już obejrzeliśmy sobie most, przeszliśmy widoki rewelacyjne. Czekamy na kolejkę, na gondolki, już na dół. Kolejka niewielka, 15 minut powinniśmy jechać i będziemy na dole. Pokażę wam jeszcze jakieś na pewno widoki ze zjazdu. Ruszyliśmy. Widoczek elegancki. Papa moście, tak? Czesiulek? Papa robimy? Podobało ci się? Jak ci się synku podobało? Powiedz coś. Fajnie? Cieszysz się? Niebieską chciałbyś gondolką jechać. A jaką jedziemy, powiedz? Gdzieś wolno. O, teraz będziemy mijać nas, będzie niebieska, co nie? Następnym razem się uda, myślę. O, proszę. Jedziemy w dół. Zobaczcie, jak to jest wysoko. Nie wiem, czy film to oddaje, ale naprawdę jesteśmy wysoko. Co nie, Czesiulek? Ostatnie widoki, które ja wam pokażę. Wodospad jeszcze. O, lotnisko z tyłu. Tak, wodospad. Jest tam wodospad. Już pokazuję. O, teraz go widać. Tam lotnisko z tyłu. Świetny widok. O, uszy się zatykają. Kilkanaście minut. Ze 12 pewnie już stąd i jesteśmy na dole. Jesteśmy na dole. Już skończyliśmy swoją jazdę kolejką. Moim zdaniem było warto. Czesio, a twoim? Tak, wydaliśmy 156 zł, mogliśmy 15 zł mniej na naszą dwójkę. No, nie jest to tania atrakcja, nie powiem, powiem szczerze, bo jak na ceny tutaj lokalne, no ale zbudowali to dla turystów, widoki są super. Moim zdaniem, ja polecam, warto tu przyjechać, warto się przejechać kolejką, wjechać na górę dla tego widoku. Także polecam. Dzięki za oglądanie tego odcinka, dzięki za subskrypcję. Jeżeli jakieś macie pytania, no to dawajcie znać w komentarzu. My jedziemy zwiedzać dalej. Teraz najprawdopodobniej do parku z krokodylami. To na pewno będziecie mogli zobaczyć w najbliższych odcinkach. Film kręcić tam będzie Ewelina. Nie zapomnijcie o kliknięciu łapki w górę. Trzymajcie się, miłego dnia, pozdrawiam.